Cześć, jestem Simon, to kolejny odcinek Barsieta DSJ4. Dzisiaj trzecia na cztery części turnieju czterech skoczni. Kulm, Hals 200, Badmintendor. Jeśli nie ma skoczni w Innsbrucku, nazwijmy sobie Mamuta. Jeszcze przed przebudową kwalifikacji wygrał Krabt bardzo dobrze. Amman drugi w klasyfikacji generalnej. 209 metrów, tyle ile Krabt, a więc widać, że będzie atakował Kubackiego. Trzeci Peter Preutz, szósty Ziobro, siódmy Stoch, dziewiąty Kot, osiemnasty Dawid Kubacki, 33 Piotr Żyła, chociaż te 202,5 metra, Żyły przewrócił się, 206 przewrócił się Hajbek i 208 przewrócił się Kopler i krótszy skok 175 metrów Zagorskiego. Pierwsza para, Kubacki kontra Szwandet i Kubacki lider Pucharu Świata skacze jako pierwszy dzisiaj. Już w powietrzu. No i daleko! Dobry skok Dawida Kubackiego. Naprawdę 207,5 metra. To są 202 punkty. Niesamowity Dawid. Dzisiaj nieprawdopodobny. I też Fandel ma bardzo ciężkie zadanie, żeby przejść Dawida. 208 metrów musi około skoczyć Szwajcar. No i czy mu się to uda? Zobaczmy. Powietrze, ale nie, to będzie krótszy skok. Też bardzo dobry, powinien dać mu awans. Ale w tym momencie przegrywa z Polakiem. 19 Szapuj, 16 Freitag. Szapuj bardzo wysoko wygrał konkurs na skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Ostatni konkurs, a więc widać, że jest w formie. Teraz skacze także daleko, ponad 200 metrów. Reprezentant Francji, 204,5, jest na miejscu drugim. No i Freitag. Żeby mieć pewny awans, będzie mógł skoczyć bardzo ciężko. Też zobaczmy, ładnie się ułożył Freitag. To może być najdłuższy lot. Tak jest, i to jest najdłuższy lot. 210,5 metra. Też na miejscu drugim lądował na dwie nogi Kubacki telemarkiem, no ale zobaczmy. Tam już nie było mowy o lądowaniu telemarkiem. Ledwo ustał to Richard Freitag. No i o 40 przegrywa z Dawidem. Mackenzie White Gloves, 20 kontra 15 Bresolola. Oj, słabe wybicie. Oj, to będzie króciutki lot. Reprezentant Kanady nawet nie lądował telemarkiem na 14. Fatalnie. Jak widać, Bresolola nie powinien mieć trudnego zadania, żeby przejść Danadyjczyka. Przedwajty skok w kwalifikacjach, a teraz świetny! 208,5 i zostaje liderem o 3,7 wyprzedza Kubackiego. Dawida Bresolola, no i 21 Wellinger kontra 14 Rhodes. Ależ będziemy mieli dzisiaj dalekie loty. No i Wellinger, no ponad 200 metrów, no to na spokojnie awans, no ale zobaczmy, Rhodes, jeżeli tak będą wszyscy skakać po 200, no i to nie wiem, niesamowity konkurs będzie, Rhodes, pewno faworytem nie jest, całkiem nieźle sobie radzi, w tym pucharze i teraz świetnie, wygrywa z Wellingerem, 209 jest drugi, lądował telemarkiem, no ty jednak niższy od Bresoli, Ahonen. Skoczyć 211,5, 22 w kwalifikacjach Finn, żeby być liderem, no więc nie wiem, czy to mu się uda, zobaczmy. Jany jest ponad 200, skok dobry. Nickel Empire, bardzo dobre 13 miejsce w kwalifikacjach, ale zobaczmy, jak dzisiaj świetnie latają wszyscy. Będzie daleko, będzie bardzo daleko! Nie chciał już tam lądować telemarkiem, przestraszył się trochę Pajer tej odległości. Ale to jest 208,5 metra. No i na miejscu w tej chwili piątym. No i niektórzy się boją tam lądować telemarkiem. Niektórzy lądują, no trzy upadki w kwalifikacjach na ponad 200 metrów. Świadczą wszystko, Brzuła między innymi się przewrócił. Teraz Coloredo. Zapasywnie w drugiej fazie. I 200 metrów. Dwa skoki poniżej 200 i to
skacze ci równe 200. To nie powinno stanowić dla niego problemu. Zobaczmy dajki, to jest ponad, jest bardzo dobry lot. Japończyka 206,5 jest piąty. Dobry skok Kubackiego, nadal trzeci, utrzymuje się, ale on musi, bo jest liderem. Arkus Eisenbichler. Oj, słabo się wybija i to będzie bardzo krótko. W tej chwili dopiero 12, noty niziutkie. Trzeci skok poniżej HS, drugi poniżej 185 metra. Kołdelka! Bardzo ładnie w kwalifikacjach i teraz też może być dobry. Ponad 200-metrowy. No jest ponad 200-metrowy. Awans oczywiście jest, ale to dopiero 10 lokata. Wojciech Sursa kontra Maksym Oczkin. Jakoś nie brawo w kwalifikacjach. Młody Czech spóźnił wyjście z progu teraz i około 200 metra ląduje. No pół metra mu zabrakło. I Maksym Oczkin sobie spokojną kwalifikację zapewnił, skacząc 200 metrów. Nie wiem, czy on też nie spóźnił. Już ładnie ułożony w wrocie reprezentant Rosji jest liderem. Oczywiście jest liderem, ale wygrywa w parze. Jest 10. No i 26 numer Noriaki Kasai kontra 9 Maciej Kot. Bardzo dobry skok Maćka w kwalifikacjach. No i Kasai. On jest doświadczony na takich skoczniach, ale blisko. Dopiero 15 Noriaki Kasai. No i Maciej Kot. No bardzo trudnego zadania nie ma. Teoretycznie, ale praktycznie trzeba ten skok wykonać. Kot daleko. Jest ponad 200. 205,5. W tej chwili Maciek na miejscu 7. 27. Vincent de Combes z CWA kontra 8. Dominik Reutz. Nieudany skok Francuza w kwalifikacjach. Ale teraz ładnie. Na 6. miejscu 204,5 metra. No i Preutz. Ma ciężkie zadanie oczywiście, żeby być liderem. Ale nawet warto psychologicznie wygrać w tej parze. Ale Preutz, no nie! Problemy w powietrzu. Ląduje przed punktem konstrukcyjnym. To już trzeci taki skok. Nieudany. 28 cen Preutz kontra 7 Kamil Stoła. I daleko będzie Preutz. Około 200 metra. I w tej chwili dopiero 14. No i Kamil. My w niego wierzymy. Chyba zbyt pasywnie. Skok powinien być ponad 200, no około 200 metra. I jednak wygrał ex aequo. Sceny Preutzem Kamil. Ale jest zaliczony jako zwycięzca tej pary. Wyższe miejsce w kwalifikacjach przesądziło. Koffler kontra Ziobro. Zapewne liczymy na Janka. Andy Koffler ładnie w powietrzu. Jako od 200 metra skok Kofflera. Jest w tej chwili 14. No i 6 Ziobro. Bardzo ładny skok w kwalifikacjach. Teraz może być daleko. Ponad 200 na pewno i wygrywa w parze z Kofflerem. 9 dopiero jednak. Jest za Maćkiem Kotem. 30 Highback kontra 5 Tandek. Highback pierwszy raz nie przegrał kwalifikacji. No a teraz świetny skok. Już też był 30, bardzo daleko. W tej chwili 11. No i Tandem. Poprzeczka jest dzisiaj zawieszona bardzo wysoko. Ci, którzy nie radzą sobie na skoczni, no to tracą dużo punktów. Ależ dobry skok Tandego. 210,5 metra. Ląduje telemarkiem. Daniel Andrew Tandem. Jak on to zrobił? Mówiłem, że Highback zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę, ale to tamte skacze
210,5 metra. Nawet jest telemark, noty 19, 3 razy 18,5. Ależ niewiarygodny skok Norwega. No i prąd, kontrast jedny. O, problemy mały w powietrzu Freunda, no i ten skok nie jest najdłuższy w tej chwili. Dopiero 18. No, około 200 metrów trzeba skoczyć, żeby być w drugiej serii. Freund na pewno będzie. Astierden! Już chyba spadł w klasyfikacji generalnej. Ale teraz skok ładny. I w tej chwili... na miejscu 15. Jewgeni Klimov kontra Peter Preutz. No i Klimov. Daleko, ładny skok technicznie. Chociaż tam za późno zaczął lądować. No i dlatego takie niziutkie noty. Peter Preutz. Trzeci w kwalifikacjach skoczek. Ładnie w powietrzu, tam może z drobnymi problemami. Wszystko ładnie wykonane technicznie, no i skacząc 3 metry bliżej od Klimova, wygrywa z nim parze. 40 punkta. 33 Żyła kontra drugi Amma. To ponad 200 metrów Piotrek skoczył w kwalifikacji, ale oczywiście się przewrócił. A teraz pokazuje, że będzie daleko, on lubi latać. Jest 207,5 metra i 6 Żyła, mamy 3 w tej chwili w dziesiątce. Na 10 miejscu Kot, ale zostało jeszcze 4 zawodników. Zioama. Drugi w klasyfikacji generalnej, drugi w kwalifikacjach. Teraz także daleko. No i chyba wygra z Piotrkiem. Pół metra dalej. Z nim wygrywa, jest w tej chwili 4 przed Dawidem Kułackim. Ale już tu będziemy mieli rywalizację. Przedostatni w kwalifikacjach Wang. Zamyka klasyfikację generalną. Reprezentant Niemiec. I ten skok też nie powala. W tej chwili na miejscu 30. No jeżeli Krab nie zepsuje swojego skoku, to Wanka nie będzie. Krab się chyba spóźnia na progu. No ale dociągnie i zobaczmy. Jednak Andreas Wank! Wygrywa ze Stefanem Kraftem, który odpada i zostaje Zografski. 196,5 około musi skoczyć, żeby awansować do drugiej serii. Władimir Zografski. Nieudany skok w kwalifikacjach, no ale zobaczmy jak będzie teraz. Ten raz będzie lepiej. Ponad 200, no i oczywiście mamy go w drugiej serii. Chwilę na miejscu 11, oto tabela Tandy, Bresolola, Rhodes, Amman, Kubacki. Na 7 miejscu Piotrek Żyła, 12 Maciek Kot, 14 Jędrzej Obro, 24 Andrzej Stoch. Wysoko wszyscy nasi. Zaczynamy drugą serię. Andreas Wank 18,5 punkta stracił do lidera 31 serii, a więc udało się awansować. Dzięki słabszemu skoku Stefana Krafta. Ale teraz też to nie jest najdłuższy lot. 198 metrów oczywiście jest w tej chwili liderem, ale 194 potrzebuje Wojciech Stursa, żeby mieć prowadzenie. Cześć, 199 w pierwszej serii, teraz problemy mały w powietrzu, ale wygrywa w parze. Czy wygrywa z rywalem? Oczywiście pary były w pierwszej serii, chociaż... no to nie jest najlepszy występ z Tursy w tym sezonie. Też Vanden. Zbyt pasywny w powietrzu w tej próbie i w tej chwili na miejscu drugi.
chyba są Colorado. Równo 200 metrów. W pierwszej serii. No i teraz chyba zbyt agresywnie troszkę, chociaż lotno na 200, 202,5 jest liderem. Kamil Soch, 24 miejsce dopiero. Świetny skok w kwalifikacjach. W pierwszej serii trochę zabyt i zobaczmy Kamil dalej. Daleko, bardzo daleko. 211, najdłuższy skok w tym konkursie. Kamil Soch, no i gdyby ten skok z kwalifikacji przełożył na pierwszą serię, no to chyba by wygrał. 211 metrów, lądował telemarkiem Kamil. Piękny lot Polaka, noty. No wysokie, 3,19 się zaliczają. I widać jak wysoka poprzeczka jest ustawiona dla rywali. Cenę prędz. Oj, przewraca się. Ujujuj, uderzył tam jeszcze głową mocno ze skoń 204,5 metra. Ostatnie miejsce zajmuje. Pozbierał się na szczęście. Już tam zwolnił trochę i uderzył do głową. Cyry front. No dwa nie najdłuższe skoki, chociaż dały mu awans do drugiej serii. O Jezu, co le... Kolejny zawodnik się przewraca, 194 metry. Niemożliwe. Kofler. 23 miejsce. I daleko, bardzo dobry skok Koflera, 208,5, ale to oczywiście nie daje prowadzenia. Świetny stoch. Nie do zaskoczenia, Kodelka. Będzie walczył o tą odległość całkiem wysoko, chociaż teraz, no właśnie, zbyt pasywnie, leci człowiek wysoko, no i potem spada. Wtedy lądowanie jest bardzo niebezpiecznie. Bezpieczny niż jak leci bardziej płasko. Maksymoczki. Wpisuje wyjście z progu. Około 195. No ale w tej chwili dopiero szósty. Z jeden, czwarty w kwalifikacjach. Na skok w pierwszej serii podobnie jak Kamila. Był najdłuższy 203,5, ale on lądował chyba na dwie nogi. Drugi serii skok podobny. No i na miejscu trzeci. Andreas Wenger. Nadal ta linia do prowadzenia jest ponad 210. Ponad 200 Wengera. Tyle ile w pierwszej serii jest trzeci. Ajbek. W kwalifikacjach słuchacze słabo, ale w konkursach jakoś sobie radzi. Michał Hajbek, całkiem ładna sylwetka w locie i będzie daleko. Bardzo dobry skok i chyba drugi, tak jest. Ochoden. No ale 210 trzeba skoczyć. To może być ten skok, który zepnie Kamila z pierwszego miejsca. Ochoden bardzo ładnie w powietrzu, chociaż nie, zabrakło trochę tego noszenia. Jest na miejscu czwarty. No na mistrza quiz, zwycięzca ostatniego konkursu. Dobre, 16 miejsce po pierwszej serii. Ale nie, druga seria słaba. W tej chwili 9, będzie bardzo daleko. Klimow. Także bardzo dobry skok. Może bardzo dobry. No bardzo dobry, 205,5 jest bardzo dobry. No ale jak na dzisiejszy konkurs, to jest dobry. Pierwszej serii, a teraz skacze gorzej. No i dopiero 7. Dziobro. Był obok Stocha w kwalifikacjach. W pierwszej serii lepszy skok. Ale w drugiej serii Kamil zdominował w tej chwili całą rywalizację. Jak skoczy Janek Ziobro? No na trzecie może? Tak jest, jest trzeci. Stoch, Hajbek, Ziobro. W tej chwili tak wygląda pierwsza trójka. No i Peter Preutz. 13 po pierwszej serii. No i daleko, oj, chciał lądować telemarkiem.
209,5 mi się przewraca. Nie ląduje bardzo daleko. Kot! 12 miejsce. Nie szkoda, prędko bym uprzedził Kamila. Właśnie, to jest to niebezpieczeństwo. Kamil 210,5 i wylądował telemarkę. Pełc chyba za wcześnie podszedł do lądowania. A tu Maciek! Oj, on też się przewraca. 211. Też zapragnął sobie wylądować telemarkiem. Maciek Kot. Zobaczmy, co się stało z Polakiem. Niewiarygodny dzisiaj konkurs. No, za późno podszedł do tego lądowania Maciek. Chyba nic się poważnego nie stało, chociaż oj, tu jest to uderzenie głową. Władimir Zografski. Najgorszy skoczek kwalifikacji, 11 w pierwszej serii. No i on też się przewraca. Ten upadek nie był tak bolesny. Zobaczmy, już 5 zawodników się przewróciło. Drugiej serii. King Empire 10. Dwa dobre skoki w kwalifikacji w pierwszej serii. I on tu już wylądował. No na szczęście nie ma kolejnych ofiar. Pensando de Construa 9 miejsce. Dobry skok w pierwszej rundzie. CWA jest ponad 200, w tej chwili czwarty. Stoch jest już w czołowej dziesiątce, no ale tylko dlatego, że rywale się poprzewracali. Tak i to. No i on chyba wyprzedzi Kamila. On wolał lądować na dwie nogi. No ale jest za Kamilem, no 209. Widział, co się stało. Już do wszystkich doszły głosy. Żyła. Siódmy po pierwszej serii. On lubi latać. No i to pokazuje, wylądował. 207 jest liderem. Wyprzedza Kamila Stocha, Żyła, Stoch i to. A teraz Prajtak. Ależ może być świetny konkurs. Polak, chyba został tam jeszcze Kubacki. No i wylądował Prajtak. Ile jest liderem? 207,5. No i wyprzedza Stocha i Żyłę, no ale Kubacki może się zemścić na Freitagu. Oj nie, błąd po wyjściu z progu i to nie będzie dobry skok. Będzie bardzo daleko, dopiero 16 w tej chwili. No i Amman może zostać liderem po tym konkursie. Wystarczy dobrze skoczyć. Nadrobić całą stratę do Kubackiego. Jest ponad 200 i który? I piąty! A więc to nie wystarczy chyba. William Rhodes. Trzeci po pierwszej serii. Reprezentant Stanów Zjednoczonych. Aż to był sukces tego zawodnika, gdyby poleciał na tą odległość wymaganą. Daleko, ale czy wystarczy? Tak jest! Rhodes liderem! Rhodes na podium! Drugi flight, tak trzeci, żyła czwarty stop. A teraz Bresadola, podopieczny Łukasza Kluczka. Ależ konkurs, ależ loty. No jak Kruczek przygotował Włochów. Świetne, daleko, bardzo daleko, Bresadola. 208,5, 209,5 metra. Niewiarygodny skoki został na górze tylko Daniel Andre Tande. 210,5 pierwszej serii. Tande. Ładnie w powietrzu, ale czy to wystarczy? Daniel Tande nie lądował na dwie nogi. Jest drugi. 208,5. Wygrywa Bresadola. Drugi Tande, trzeci Rhodes. Freitag. Piąty Żyła, szósty Kamil Stoch, dziesiąty Jan Ziobro. Kubacki dopiero 20. Kot 25. 24, ale 205,5. 211. Przewrócił się w drugim skoku. A to by był atak na podium. Kubacki pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Drugi Amman, potem Freitag, Wenger z Tursa, Jezek Popajer z Zografskim, Szapuj, Front i Kofler z Deszmandenem. Tylko jeden Polak, 10, 12, Piotr Żyła, 18, Kamil Stoch,
19 Jan Ziobro. 34 Maciek Kot. Road 28 miejsce ma. Jest jednym trzecim miejscem. Fight Club znowu z punktu. No 25 wygrał przecież jeden konkurs. Niesamowite, coś się stało. Z reprezentantem Kanady, no Włosi. Veresalola 22. Z tym zwycięzcę, z tym Colorado 30. Francja, zobaczmy, 14 Cebuła. No i Szapuj na 8 miejscu. Trzech Niemców w 10. 5 no ale z Tursa. Co trzymał się jako Delta dopiero 32. Ja się żegnam, do kolejnego odcinka. Cześć.